Jak co roku ogromnym zainteresowaniem w trakcie nocy muzeów cieszyć się będzie kopalnia Guido, w podziemiach której czekać będą wyjątkowe atrakcje. Niezwykłe wynalazki. Właśnie pod takim hasłem ta noc muzeów w kopalni Guido się odbywa. Zabieramy turystów na poziom 320, poziom znany, ale pokazujemy go od innej strony. Prezentujemy maszyny górnicze, które do tej pory nie były prezentowane. Są to maszyny, które powstały w czasie funkcjonowania kopalni doświadczalnej M300. Taka kopalnia Guido miała taki epizod w swojej całej działalności. Są to maszyny w różnych komorach, są to bardzo ciekawe wynalazki, które będzie można zobaczyć podczas zwiedzania, a na koniec prezentacja filmu, kultowego filmu Karola Zemana, Diabelski wynalazek. Szereg atrakcji czekać będzie także w strefie naziemnej sztolni Królowa Luiza przy ulicy Wolności. Będzie można zwiedzać strefę naziemną sztolni, a więc przede wszystkim pokaz ponad stuletniej, właściwie tu jednoletniej maszyny parowej. Ciekawe wystawy tematyczne poświęcone zarówno kopalni Królowa Luiza, jak i historii elektryfikacji górnictwa. To są wystawy multimedialne. To jest ta strefa przy szybie Karnal, przy łaźni łańcuszkowej. Ona w sobie kryje bardzo wiele ciekawych motywów górniczych. Ci, którzy jeszcze nie zdążyli zobaczyć wystawy wideo fresków Lecha Majewskiego w Cafe Silesia, będą mieli ku temu okazję w sobotę, kiedy to odbędzie się finisaż wystawy. To są jakby prace, które powstały na kanwie pracy nad filmem. Wie pan, jak ja wchodzę w jakiś temat, to ja nie tylko robię film, ale powstaje coś w rodzaju takiego graficznego zapisu tego. Powstają fotogramy, powstają grafiki, powstają rzeźby. Ja wchodzę w ten temat jak gdyby na kilku płaszczyznach, czy w innych wymiarach. Natomiast w siedzibie Muzeum Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich będzie można zwiedzić wystawę poświęconą sile zebrzańskiej reklamy. Pokazujemy nasze kolekcje. Teraz jest to kolekcja dawnej reklamy zabrzańskich firm. Zaplanowaliśmy także dla Państwa w tym miejscu, na tej wystawie, oprowadzanie kuratorskie. Mało tego, atrakcją będzie dodatkowo wzbogacenie naszej wystawy, naszej kolekcji o obiekty zaproponowane przez zbieraczy, przez kolekcjonerów tego typu przedmiotów z terenu Zabrza i to będzie rzeczywiście tylko do zobaczenia w Noc Muzeów. To nie jedyne atrakcje, jakie w ramach Nocy Muzeów przygotowało Muzeum Miejskie. To będzie rodzaj pewnej gry terenowej, gry miejskiej, gdzie będziemy Państwa zapraszać, żeby Państwo właśnie przeszli od jednej naszej siedziby do drugiej naszej siedziby, a po drodze pobawili się w detektywów, historyków, zgadywaczy, żeby sprawdzili Państwo swoją spostrzegawczość. A jeśli nie uda się wszystkiego wiedzieć i wszystkiego zauważyć, to na naszych obu wystawach znajdziecie Państwo odpowiedzi. Gorąca zabawa czekać będzie w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ulicy 3 Maja, gdzie w trakcie specjalnej wystawy promowane będzie Muzeum Pożarnictwa Zmysłowicz. Będzie super wystawa, gdy czerwony kur zapieje. Już zapraszam całe rodziny z dziećmi, ponieważ będą również modele samochodów strażackich z całego świata. Jest około 200 modeli, więc będzie co oglądać, ale oprócz tego pamiątki, stare hełmy, sztandary, oraz filmy, które przedstawią nam najważniejsze akcje ratownicze w naszym kraju. Strażackie atrakcje czekać będą także od godziny 20 na placu Pstrowskiego naprzeciwko muzeum. Będzie można zobaczyć pokaz sikawki konnej z 1924 roku. To nam wypożyczyło OSP w Widowie, a obsługiwać będzie ksiądz Rafał Przybyła ze Stowarzyszenia Miłośników Koni Hubertus. Będzie pokaz pracy wozów bojowych strażackich. O 22.30 zostanie podpalony samochód i uratowany przez Straż Pożarną Zabrzańską, więc zapraszam, pokaz pomocy przedmedycznej, mnóstwo atrakcji, wszystko u nas w gmachu już od godziny 18 w sobotę. Nie zabraknie także atrakcji artystycznych. O godzinie 19 Centrum Edukacji Twórczej zaprezentuje spektakl Żółta Willa, a o północy tradycyjnie już odbędzie się przedstawienie w reżyserii Zbigniewa Stryja, tym razem pod tytułem Szkoła Gaszenia. Szczegółowe informacje o wszystkich atrakcjach z Zabrzańskiej Nocy Muzeów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek muzealnych.